Witam, witam serdecznie, z tej strony kłania się Marek Puma 777, przypominając, że nie jestem ekspertem w tej grze, a jedynie graczem, który ma doświadczenia w tej grze, gdzie moje sugestie, propozycje szybszego rozbudowania lub też pokazania, gdzie się rozbudowują lepiej żołnierze i dlaczego na przykład jest tak, a nie inaczej, w danym przykładowo momencie. Od razu chcę podkreślić, iż ja na tym sprzęcie się uczę i czasami dotyk nie funkcjonuje, stąd też czasami będę przesunięty. To dla takich, którzy lubią, drodzy Państwo, sobie dogryźć. No i cóż, skończyliśmy w pierwszym odcinku na rozbudowie szpitali, namiotów wojskowych, upgrade'owaniu ich oraz farm i tartaku. Tutaj mamy odbierz. No to już odbiera. Brałem. Jedynie co nie było za moich czasów, to nie było tej kopalni tutaj, którą jest na 16 poziomie. Nie było ekspertek. Doktor przywróci życie potężnej kreaturze. Udaj się do laboratorium doktora, aby się spersonalizować. Okej. Dobra, doktor wykrył przedziwne katakumby leżące pod miastem. Śmiertelnie żołnierze nie mają szans przeżyć, ale twoja kreatura może rozwalić tę tajemnicę. Wow, tego elementu nie było. No to sru, pojedziemy tu. Okej, czyli idziemy do góry. Gra podpowiada, a więc to prawda, doktor przywrócił cię do życia. Nie mogę uwierzyć, że jest do tego zdolny. Spójrz na siebie, doktor miał rację, jesteś silny. Przywołałem cię, ponieważ kardynał czerpie czarnej magii i podejrzewamy, że ma niejasne związki z podziemnymi katakumbami pod miastem. Wysłaliśmy tam wielu żołnierzy, lecz żaden nie powrócił żywy. Potrzebują pomocy kogoś silniejszego niż zwykły śmiertelnik. Wejdź do katakumb i sprawdź, co robią kardynał. Co tam robi kardynał? Odkryj komnaty katakumby, naciskając strzałkę. Fajt! Pierwszy zawodnik był ok. Skrzyneczka ze straż monet. Starożytna moneta, no i okej. Kolejna skrzynia, to jest starożytna moneta. Wracamy do przodu. Prawo. Jeszcze raz prawo. Kolejną skrzynkę mamy. Okej. Kolejny fight. I super. Dostaję grubasek. Pod baty. Odbijamy cały czas w prawo. Hej, pochodzisz ze świata powierzchni. Prawda, może jest duży, ale dla mnie to oznacza tylko więcej
mięsa w twoich kościach. Będę ucztował na twoich zwłokach. No i bitwa, nie? O, tu już jest znacznie mocniej. To niemożliwe. Jestem silniejszy niż każdy człowiek, ale ty nie jesteś człowiekiem, prawda? Jeszcze się spotkamy, jeśli przetrwasz. Gra nam przypomina, że mamy do niej przyjść. Odbieramy nagrody. Excellent, drugi poziom. Słuchaj skrzyni. No i lecimy. Czyli się musimy wrócić zgodnie z mapą. Nie chcę czatu. Zgodnie z mapą. Jeszcze poziom. Przepraszam, w lewo. Do góry. Lew. Prosto. Prosto. Prawo, kolejna skrzynia, kolejne monety, jeszcze raz prawo i to by była ostatnia. I co, wyjdziemy? Czyli drugi, jeden z dwóch. Jeden z dwóch. Odkryj, nie? No to jedziemy odkryj. Pragnę poinformować, że tego materiału nie chcę skracać do 15, ponieważ no traci urok ta gra. Traci urok, a fabuła jest bardzo piękna. Kolejny fight. Więc jedziemy. Jak na razie te nitoperki są bardzo słabiutkie. Poszliśmy do góry. Może pójdziemy do góry. Moneta w lewo, bo to będzie jeden kwadracik. Kolejna moneta. Prawo, prawo. Jest skrzyneczka i mamy monetę starożytną. I tu w tą stronę. Jeszcze raz w tą stronę. Jeszcze raz w tą stronę. Skrzyneczka z starożytną monetą. Wróć. No tak. Zwiedzimy przy okazji każdą komnatę. Tylko teraz musimy wszystko do góry, żeby się dostać tam, gdzie nam brakuje ostatnich kwadracików. Dobrze. Nie zasługujesz na to, by tu być. Tylko wybrańcy mogą wejść do katakumb. Nie zostałeś wybrany przez panów. Musisz zginąć. No, już się boję. Gruba zaatakował. No, gruba spadł. Dowódca ich jeszcze dycha. Ale to już niedługo. No i został jeden zawodnik. Znów mnie pokonałeś. Nie, tak powinno to wyglądać. Może nie jesteś w formie, lecz mimo to jestem wybrańcem. Nikt z zewnątrz nie powinien móc pokonać wybrańca. I tu mamy fajne itemki. Zwycięstwo. Okej. Okay. Może wyjdźmy z komnat. Chociaż nie, bo to jest interesujące na sam koniec. Kurde, i lecę dalej. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ach więc, stworzenie pod ziemią jazda, zwłoki i zawijają się wybrańcami. Zwą się wybrańcami, no. Niestety, brzmi śmiesznie, ale mam
złe przeczucia co do tych panów, o których wspomnieli. No i lecimy dalej. Dobra. Skrzyneczka ciachu, rachu ciachu i po strachu. Fight. Czyli został jeszcze nam bodajże boss. No daje sobie radę. No, na dwa uderzenia poszedł w sumie. Dobrze, pójdźmy w prawo. Nie wracajmy się. Kolejna walka. Dostaniesz, chłopie, łupnia. Po co się starasz, wybrańcze? Okej. Kolejny poziom naszego bohatera. Pójdźmy w lewo. O, znowu ten wybraniec. To znowu ty, basta. To nasza ostatnia walka na śmierć i życie. Nie mogę ci pozwolić na dalszą wędrówkę. Inaczej wyrzucą mnie ze społeczeństwa. No to okej. Nie mój problem, jak go wyrzucą, nie? No. No kurczę, blacha. Faktycznie, tu dają trzadu. No ale niestety. Pęknął. Nie mogę tak zginąć. Jeszcze nie zostałem ugryziony. Miałem być błogosławiony. Wybraniec. Tylko poczekaj. Z ich pomocą kardynała zmiażdżymy ciebie, twoich ludzi. Gorzko pożałujesz swoich czynów. Już się boję. Bo, ale się boję. No cóż, dzielimy. Szukaj dalej. Idziemy dalej. Tu byliśmy, ale niestety musimy tą czasem powrócić. I jest skrzynia. Jest tu. Skrzynia kolejna. Pójdźmy w lewo i jeszcze raz w lewo. I jeszcze raz w lewo. Kolejna skrzynia z monetą. Proszę, ładne nagrody za ukończenie mapy i czekamy sobie na spokojnie. Po pokonaniu ostatniego strażnika każda sekcji odblokuje skrzynię sekcji pełną wspaniałych nagród. No faktycznie. Wspaniale, zdobyłeś materiały ekwipunku kreatury. Masz też zwoję ekwipunku. Wykuj w ekwipunku laboratorium doktora. Okej. Gra się przypomniała kolejny raz. Okej, to my się wracamy do laboratorium doktorka. Dobrze, wykuliśmy siłę. Max. No i co dalej? Okej. To już nam się w międzyczasie wojsko zbudowało. Spoko, listy do odebrania. Otwarta kolejne królestwo. Drogi moszkieter. Królestwo 3, 5, 8. Aha, okej.
Gus. Czyżby było tyle ludzi w tej grze, że musieli otworzyć kolejne królestwo? Dobra. Dobra, trzeba to uciec z tym. Kosz. Niepotrzebnie miejsca zajmuje. A, umiał uciec z tym. Tak. Tu są, o, bitwa przegrana. To jest bitwa na trzecim poziomie. Na czwartym. Czyli mamy ze słabych zawodników. Trzeba iść do budynku, gdzie się szkoli umiejętności naszych graczy. Czyli tutaj. I podszkolić. A, żeby to zrobić, trzeba level trzeci. No to sru. Drugi, trzeci. A teraz mucię panie mogę. A więc jedziemy i szkolimy. Badaj. Przyspieszymy. Nie rozbudowę. A wojsko. A mogę od razu dać 7 złota. Ale przynajmniej sojuszy wiedzą, że funkcjonuje, nie? Dobra, tu już się nie będziemy, tylko damy 14. Czwarty level. Okej, okay, no to jak czwarty level, no to... Co to jest czwarty level? Da się czwarty level i jeszcze raz. A ja. Czwarty level. I czwartą grupę wojskową. 22 talenty do zapłacenia. No i teraz zajmiemy się walki. Nie no, tu powiem, że tutaj jest więcej tego. Było mniej co najmniej tego. A nie to chciałem. Nie to chciałem, a to chciałem. No, otwórz się. 20 lub wyżej. Aha. Okej. To może przemysł hutniczy. Nie drewno, ale... Dobra. Przyspieszymy. Zapryko. Nie rozbudowa, badania. I to miał być tartak. Co jeszcze mu tu przyspieszymy? Murowanie, czyli budowanie. No i dobrze. Na razie tutaj wystarczy. No i cóż, to by było na tyle, drodzy Państwo, w tym odcinku. Serdecznie zapraszając i podkreślając jeszcze raz, nie jestem ekspertem tej grze. Po prostu gram sprawdzoną taktyką przez siebie co do rozbudowy i poruszania się wojskiem pomiędzy sojuszami zaprzyjaźnionymi, jak i do ataku i obrony. Także... To jest moja taktyka, jeżeli komuś będzie odpowiadała, ok, jeżeli nie, trudno. Dziękując za uwagę, żegnam się z Wami, Marek Puma, 777. Hej, hej!